Dziś spotkaliśmy się tutaj na skwerku przy kościele w Lesie Podlaskiej, aby podsumować konkurs plastyczny pod tytułem Moje wymarzone Boże Narodzenie. Konkurs adresowany był do dzieci z terenu gminy Lesia Podlaska. Na konkurs wpłynęło 57 prac zrobionych właśnie przez dzieci. Oceny dokonała komisja w trzech kategoriach. W kategorii przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-3 i klasy 4-8. Było bardzo ciężko ocenić, bo dzieci zrobiły przepiękne prace. Specjalnie na tę okazję, aby wręczyć nagrody i dyplomy, przyjechał do nas Mikołaj. Mikołaj przyjechał oczywiście z Laponii. Uśmiechnięty, radosny, że mógł spotkać właśnie takie grzeczne dzieci właśnie w tej gminie, bo tutaj w gminie Lesia Podlaska są same grzeczne i zdolne dzieci. Specjalnie przyrządzony pokój mikołajowy, dzieci mogły zrobić sobie tutaj zdjęcie z Mikołajem i z elfami. Ja w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten konkurs plastyczny. Prace były przygotowane rewelacyjnie i pięknie. Życzę wszystkim dobrych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego.